Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro niemal cały kraj będzie pod wpływem rozległego układu wyżowego z nad Rosji. Jedynie na zachodzie Polski zupełnie nieoczekiwanie pojawi się chłodny front nad Niemiec, a za nim napłynie chłodniejsze powietrze atlantyckie. Za sprawą wyżu rosyjskiego cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny, słoneczny i upalny. A zmiana aury czeka mieszkańców zachodnich regionów Polski. Tam przelotnie popada, może zagrzmieć, a temperatura obniży się do 18 stopni. Tyle jutro pokażą termometry w Zielonej Górze, a najcieplej, bo aż 33 stopnie, będzie w Małopolsce i na Śląsku. Popatrzmy teraz, jak będzie u nas, na Dolnym Śląsku. Noc w naszym regionie pogodna, z rozpogodzeniami do prawie bezchmurnego nieba i temperaturą od 16 do 18 stopni. Poranek będzie ładny i dość słoneczny, z niewielką ilością chmur, ale po południu front popsuje pogodę. Popada słaby przelotny deszcz, a lokalnie może nawet zagrzmieć. I temperatura będzie niższa niż dziś. Spodziewamy się jutro od 18 stopni w Jeleniej Górze do maksymalnie 26 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać na poziomie 1001 hektopaskala. Wiatr zmienny, słaby, umiarkowany. Biometr rano jeszcze będzie nam sprzyjał, ale później pogorszy się do niekorzystnego. Warunki drogowe na ogół dobre, ale w czasie opadów zachowajmy ostrożność. O pogodzie teraz to wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.